Dobry wieczór, szczęść Boże, ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Inflacja przyspiesza i to wbrew oczekiwaniom ekspertów. W sierpniu wynosiła 16,1%. Czy to już szczyt inflacji w Polsce? O tym porozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim ekonomista Mariusz Kękuś. Dobry wieczór. Dobry wieczór, szczęść Boże, panie redaktorze. Inflacja w sierpniu wyniosła 16,1% rok do roku. To najwyższy wskaźnik od 25 lat. Pan spodziewał się wzrostu inflacji na tak wysokim poziomie? Dla przypomnienia, w lipcu inflacja wynosiła 15,6%. Powiem szczerze, że liczyłem na to, że ta dynamika wzrostu cen troszeczkę wyhamuje. Nie oczekiwałem jakiegoś przełomu. Natomiast faktycznie ten odczyt jest gorszy od tego, czego oczekiwał rynek. Rynek oczekiwał 15,5%, jest 16,1%. Ale znowu musimy popatrzeć, jakie są tego główne przyczyny. I tak największy wzrost mamy w obszarze nośników energii, 40,3%. Troszeczkę wyhamował wzrost paliw, tu jest 23,3%. W ubiegłym miesiącu było 46,7% i przyspieszył troszeczkę wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych. Tu jest wzrost o 17,4%. W ubiegłym miesiącu było to odpowiednio 15,3%. Jak sobie popatrzymy, to niestety ze względu na konflikt na Ukrainie mamy drastyczny wzrost cen właśnie nośników energii. Te ceny ulegają dużym wahaniom. Ostatnio obserwowaliśmy między innymi gwałtowny wzrost cen gazu w hubie holenderskim w ubiegłym tygodniu po informacjach o tym, że Nord Stream 1, Gazprom przez Nord Stream 1 będzie dostarczał mniej lub wstrzyma całkiem dostawy gazu. Też była informacja o tym, że jest wymagana modernizacja infrastruktury, którą dostarczany jest gaz do Europy w Norwegii. To wszystko oczywiście powoduje panikę i duże wahania cen gazu. To samo dotyczy też cen węgla i to przekłada się oczywiście na wzrost cen wszystkich nośników energii i cen prądu, które są bardzo wysokie w tym momencie. To wszystko przekłada się niestety na koszty produkcji i siłą rzeczy rosną też inne ceny, między innymi ceny żywności. Dodatkowo oczywiście, jeśli chodzi o ceny żywności, to wiemy, że Ukraina była jednym z liderów, jeżeli chodzi o eksport żywności, między innymi olej słonecznikowy, kukurydza, pszenica. To wszystko, te wszystkie towary były eksportowane w dużych ilościach przez Ukrainę. W tym momencie, jeśli chodzi o areał obsianych pól, on jest o 30-40% mniejszy niż to było w roku 2021. Dodatkowo Rosja oczywiście sprawia kłopoty, dokonując grabieży, kradzieży tych surowców i uniemożliwiając też ich transport. Więc to wszystko na pewno przekłada się na wzrost cen. Chciałbym jeszcze tak trochę dopytać w tym kontekście, bo kiedy spojrzymy na ostatnie 3 miesiące, no to w czerwcu 15,5%, w lipcu 15,6%, teraz 16,1%. Dlaczego wówczas, miesiąc temu, ta inflacja wyhamowała, a teraz znowu przyspieszyła? No, trzeba by było rozłożyć na czynniki pierwsze. W tym momencie, w ubiegłym miesiącu wzrost cen nośników energii był relatywnie mniejszy, 37%, teraz jest to 40,3%. Natomiast też musielibyśmy popatrzeć tak naprawdę na łańcuchy dostaw, dlatego że musielibyśmy popatrzeć na koszty produkcji poszczególnych towarów i jak wzrost cen paliwa, jak wzrost cen energii wpłyną na ceny tych towarów, które są na magazynach, bo oczywiście te towary są rotowane i w momencie, kiedy wchodzą towary, w których mieliśmy na przykład wyższą cenę prądu czy wyższą cenę paliwa, no to producenci w jakiś sposób muszą te koszty uwzględniać przy ostatecznej cenie produktu czy usługi. I to się oczywiście zmienia. W tym momencie obserwujemy od jakiegoś czasu na przykład, że spadają, są niższe ceny paliw. To będzie się w jakimś czasie przekładało oczywiście, czy może się przełożyć na niższe ceny innych produktów. I teraz, jeżeli mogę wtrącić, no to właśnie ceny paliwa, ponieważ wiele osób wskazuje na to, że
cena za baryłkę ropy jest obecnie taka jak przed wojną, mniej więcej taka jak przed wojną na Ukrainie, no ale kupuje się to w dolarach, dolar jest mocniejszy od złotego, no bo mamy sporą inflację. No i czy tak naprawdę ta cena paliwa może zejść do takiego normalnego poziomu, tak aby również koszty innych produktów były niższe? Oczywiście, że może. To znaczy ta cena jest nieco wyższa niż przed konfliktem na Ukrainie, natomiast na rynkach hurtowych, natomiast no, faktycznie osłabiła się złotówka. To widać, jest zdecydowanie dolar droższy niż było to przed konfliktem. Te wszystkie czynniki sprawiają, no, wpływają na kształtowanie się ceny. Jeżeli tylko złotówka by się umocniła i dodatkowo jeszcze te ceny na rynkach hurtowych spadną, to jest szansa na to, że w terminie tam powiedzmy miesiąca czy dwóch ceny na stacjach jeszcze bardziej zostaną obniżone. W tym momencie no, jest powiedzmy mniej więcej do szczytu, który był, różnica złotówkę w dół i to jest dobry sygnał. Kluczowe jest też to, żeby Unia Europejska spojrzała na to, co dzieje się z cenami energii, z nośnikami energii. Mamy tu możliwość reagowania. Moim zdaniem ten kierunek, który zaproponował rząd, premier Mateusz Morawiecki, żeby przyjrzeć się cenom notowań za prawa do emisji CO2 i prośba, żeby zamrozić te ceny albo zawiesić czasowo, myślę, że to jest rozsądny kierunek. W tym momencie prawa do emisji CO2 to jest około 90 euro za tonę i one w momencie, kiedy rozpoczął się konflikt na Ukrainie w krótkim terminie, spadły do poziomu 55 euro za tonę, dlatego że rynek nie wiedział, co się wydarzy. I moim zdaniem rynek oceniał właśnie, czy wyceniał możliwość zawieszenia notowań praw do emisji CO2. Tak się nie stało i w krótkim terminie on wrócił do poziomu sprzed konfliktu, a to jest realny koszt, który niestety powoduje wzrost cen energii. Jeśli by się udało ustalić to na jakimś poziomie, powiedzmy 30 euro za tonę, to w znacznym stopniu spowodowałoby to obniżenie cen energii, a to z kolei przełożyłoby się na ceny innych produktów. Myślę, że Unia Europejska przy tym kryzysie i przy tej wojnie, którą obserwujemy, jeśli chce faktycznie, realnie utrzymać sankcje nałożone na Rosję, żeby wygrać tą wojnę, bo to jest już w tym momencie też wojna gospodarcza, to powinna się zastanowić nad mechanizmami, które uchronią kraje członkowskie albo ograniczą skalę podwyżek. Jednym z takich mechanizmów właśnie mogłaby być dyskusja nad ETS-em, nad tymi notowaniami, o których mowa. Tym bardziej, że to nie dotyczy tylko Polski, ale także innych państw. Oczywiście. Europy. W Estonii inflacja ponad 25%, Litwa ponad 21%, Łotwa też prawie 21%, Holandia, żeby nie było, że to są kraje bałtyckie, Holandia 13,6%, Słowacja 13,5% inflacja w minionym miesiącu. Te kraje mogą w jakiś sposób wpłynąć na Komisję Europejską, bo Komisja nie chce zawieszania czy reformy ETS-u, a te państwa członkowskie myślę, że byłyby skłonne poprzeć taki projekt, taki postulat. No oczywiście im więcej takich państw przyłączy się do głosu takiego, który reprezentuje Polska, to tym większa szansa na to, że te zmiany realnie się dokonają. Unia Europejska musi po pierwsze ocenić, jak długo będzie trwał ten konflikt, jak długo będą utrzymywane sankcje nałożone na Rosję, a w związku z tym też musi się do tego przygotować. To jest sytuacja nadzwyczajna, dlatego należy przedsięwziąć środki nadzwyczajne. W moim przekonaniu doprowadzenie do tego, że prawa do emisji CO2 są tak naprawdę instrumentem finansowym, który podlega spekulacjom, bo tak trzeba sobie powiedzieć, no w tym momencie niestety może być wykorzystywane między innymi przez Rosjan do tego, żeby manipulować ceną energii w Europie. Nie możemy do tego dopuścić i zamrożenie tego
albo wręcz zawieszenie, moim zdaniem stanie się w niedługim czasie koniecznością. Oczywiście w dłuższej perspektywie możemy dyskutować o wykorzystaniu innych narzędzi, na przykład powiedzmy w Polsce zwiększeniu czy też przyspieszeniu inwestycji związanych z energetyką jądrową po to, żeby zdywersyfikować źródła energii elektrycznej właśnie poprzez budowę elektrowni jądrowej i dostarczanie z tego źródła energii do polskich gospodarstw domowych. Ale to jest perspektywa kilkunastoletnia. Nie da się tego zrobić w rok czy dwa. Nie może Unia Europejska dopuścić do tego, że obywatele europejscy będą cierpieć, a tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś będzie pobierał tak zwany parapodatek w postaci właśnie praw do emisji CO2. Niestety w tym momencie, w moim przekonaniu, w większym stopniu on może być wykorzystywany przez spekulantów w celu destabilizacji Europy niż w takim aspekcie pozytywnym, który ma jakby zmienić ten obraz Europy. Mamy się stać tutaj bardziej ekologiczni. No, trzeba realnie oceniać sytuację. W tym momencie kluczowe jest bezpieczeństwo energetyczne i w tym kierunku powinna Europa pójść, zapewniając swoim obywatelom to bezpieczeństwo, wszystkim obywatelom. Widzimy, że główne, i to wszyscy ekonomiści wskazują, że w tym momencie mamy wszyscy, no większość powiedzmy, że mamy do czynienia z tak zwaną inflacją kosztową. To znaczy w dużej mierze spirale wzrostu cen nakręca wzrost cen nośników energii i wzrost cen paliw. Mamy wpływ jakiś na poziomie, mówię tutaj, Unii Europejskiej, na ceny nośników energii. Jeśli możemy je obniżyć, to powinniśmy to zrobić. Obserwujemy w ostatnim czasie, jak drastyczny wzrost cen gazu w niektórych krajach doprowadził do czasowego wstrzymania produkcji w niektórych zakładach, ponieważ no już nie opłaca się po prostu produkować. I zakłady zdecydowały się na czasowe zawieszenie produkcji. Ważne, Europa absolutnie nie może do tego dopuścić. Ważne pytanie. Często podnoszony jest taki argument, że inflacja, tak wysoka inflacja w Polsce powodowana jest także szeroką polityką społeczną, socjalną państwa. Czy rzeczywiście tak jest? Pytam o to także w kontekście inflacji w Estonii, gdzie wskaźnik inflacji przekroczył 25%, a jak wiemy, Estonia jest jednym z tych państw w Europie, które wydaje najmniej pieniędzy na projekty socjalne. Pewnie jakiś wpływ oczywiście tych wydatków na wzrost cen był. Natomiast nie jest to główna przyczyna. Jak obserwujemy sytuację na całym świecie, to ostatnio Eurostat podał dane dla całej Unii Europejskiej i mamy rekordową inflację dla całej Unii Europejskiej, 9,1%. Zbliżamy się już do wyniku dwucyfrowego. To samo dotyczy Wielkiej Brytanii, to samo dotyczy Stanów Zjednoczonych. Główne przyczyny, tak jak mówię, to jest wzrost cen energii, wzrost cen paliw. Jeżeli chodzi o te wydatki socjalne, one nie wpływają aż w takim stopniu, jak popatrzymy sobie na strukturę wzrostu cen, jak te dwa czynniki pozostałe, czyli właśnie energia i paliwa. To one w dużym stopniu determinują wzrost cen, to one odpowiadają za to, że ten wskaźnik jest tak wysoki, a przede wszystkim nakręcają spiralę wzrostu cen, ponieważ są kosztem produkcji dla wielu przedsiębiorstw i po prostu muszą być wliczane do ceny produktów czy usług. To musimy zatrzymać skutki inflacji i główne przyczyny. Dzisiaj, jeżeli chodzi o konsumpcję, Rada Polityki Pieniężnej kilkukrotnie podnosiła stopy procentowe i widzimy tego już skutki, moim zdaniem. Należy poczekać. Teraz będzie kolejne posiedzenie po przerwie wakacyjnej Rady Polityki Pieniężnej z tym, co się będzie działo. Nasza gospodarka bardzo mocno, moim zdaniem, już hamuje. Dzisiaj podany został wskaźnik PMI dla przemysłu. Jego odczyt jest zły, 49%. To jest kolejny miesiąc, czwarty z rzędu, kiedy ten wskaźnik spada. Spada tutaj produkcja przemysłowa, ale spadają też nowe zamówienia. Ta koniunktura w przemyśle bardzo się pogarsza. Pogarszają się też nastroje konsumentów,
obraz rysuje nam się bardzo nieciekawie, jeśli chodzi o gospodarkę. Nie można podnosić stóp procentowych i ograniczać w tym momencie, w trudnej sytuacji społecznej, gospodarczej, wydatków. Jeśli one były wcześniej na takim poziomie, to moim zdaniem powinniśmy je utrzymać. Nie jest główne, moim zdaniem, te wydatki i ta sytuacja w gospodarce przede wszystkim, tak jak powiedziałem, jest kreowana przez wojnę na Ukrainie, przez spekulacyjne ceny nośników energii i przez wahania cen na rynkach paliw. To są główne przyczyny. Unia Europejska powinna zadziałać tam, gdzie może. A czeka nas redukcja zatrudnienia, jak pan myśli, skoro gospodarka wyhamowuje? Na razie w tym momencie myślę, że do końca roku rynek pracy nie będzie ulegał jakimś dużym wahaniom. Natomiast jeśli w dłuższym terminie by się taka sytuacja utrzymywała, że będzie coraz mniej zamówień, coraz mniej zleceń, to oczywiście zakłady będą zmuszone do zmiany swoich założeń i mogą nastąpić zwolnienia, ale to nie jest kwestia tego roku. Jak bardzo na ceny energii i ceny na przykład gazu wpływają informacje, jak dużą moc ma w tym momencie taka strategia informacyjna, pokazują wahania cen gazu w hubie holenderskim, gdzie, tak jak mówię, w ubiegłym tygodniu po kilku informacjach negatywnych mieliśmy drastyczny wzrost cen w kontraktach na wrzesień i październik. Natomiast w tym tygodniu te ceny znacznie spadły. Po informacjach, że duże zapasy tego surowca są w Europie, w Niemczech i że nie planuje się zwiększonych zakupów. Także tutaj dużą rolę odgrywają takie czynniki informacyjne, strategia informacyjna, ale też Unia Europejska musi przyjąć rozwiązania, które będą odpowiednie do tej wojny gospodarczej, która jest prowadzona w tym momencie z Rosją, bo myślę, że takich słów należy używać. W tym momencie prowadzimy z Rosją, mówię tutaj o Unii Europejskiej, swego rodzaju wojnę gospodarczą. I żeby tą wojnę wygrać, to trzeba przyjmować rozwiązania, które uchronią naszych obywateli przed negatywnymi skutkami decyzji, które są podejmowane po to, żeby ograniczyć możliwości Rosji do działań militarnych i też, żeby zmusić Rosję w dłuższej perspektywie do tego, żeby się wycofała z Ukrainy. To jest konieczność, ale żeby to osiągnąć, to Unia Europejska musi bardzo poważnie przemyśleć swoją politykę, choćby w zakresie energetyki, dotyczącą między innymi właśnie obrotu prawami do emisji CO2. A te wszystkie dodatki rządowe do ciepła, dodatek węglowy, do drewna, do oleju, do gazu, one są takimi dodatkami, które poprawią czy pomogą chociaż trochę obywatelom przed nadchodzącą zimą, czy są to dodatki, które też w pewien sposób mogą zahamować tę inflację? Czy one mogą zahamować inflację? No zahamować raczej nie, no bo to są dodatkowe środki, które wpłyną na rynek. Natomiast moim zdaniem nie wpłyną proinflacyjnie w jakiś znaczący sposób, dlatego że wiele z tych osób, które te dodatki otrzymają, w przeciwnym wypadku, gdyby ich nie otrzymała, po prostu musiałaby ograniczać zakupy węgla czy też innych paliw i musiałaby w zimie po prostu marznąć, dlatego że nie stać by ich było na zakup po tych cenach, które są obecnie, odpowiednich ilości tych surowców. W tym momencie, kiedy ten dodatek zostanie im przyznany, zapewnia im to zaspokojenie potrzeb na jakimś minimalnym, określonym poziomie. Oczywiście zdarzy się, że ktoś tych środków nie potrzebuje, że jego sytuacja ekonomiczna jest lepsza, ale myślę, że przy tak szybko rosnących cenach jednak duża ilość gospodarstw, szczególnie tych gospodarstw na przykład emeryckich, te pieniądze wyda tak naprawdę zaspokojenie podstawowych potrzeb i tutaj jakby nie wygenerujemy dodatkowego impulsu, bo nie będzie rosła w tym zakresie konsumpcja. To są potrzeby, które muszą być zaspokojone i większa ilość gotówki na ten cel
w żaden sposób nie powinna wpływać na rynek. Stałoby się tak wtedy, jeśli te środki nie są komuś potrzebne i one faktycznie zostaną przeznaczone na inne wydatki, ewentualnie mogą działać proinflacyjnie w innych obszarach, ale zakładam jednak przy takich wzrostach cen nośników energii, jakie obserwujemy, że te środki mogą być nawet niewystarczające na to, żeby pokryć różnicę i to się po prostu zbilansuje. Myślę, że to są działania, które wszystkie rządy w Europie podejmują. Widzimy, że Niemcy, Holendrzy też wprowadzają różnego rodzaju rozwiązania, które mają chronić ich obywateli przed drastycznym wzrostem cen. Ale to są działania doraźne, natomiast kluczowe jest to... I tutaj musimy niestety kończyć. Ekonomista Mariusz Kiąkuś był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże, Panie Redaktorze. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.